dostaliśmy życie głównie po to, żeby nie odejść stąd głupcami. Urodziliśmy się po to, żeby w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki zmądrzeć. I to zmądrzeć w boży sposób, nie ludzki sposób, bo ludzie mają swoje szkoły, uczą się różnych rzeczy, lecz widzimy, że decyzje jakie podejmują w swoim życiu często są nieprawidłowe. Płacą olbrzymie koszta za to. Wielu y, uczonych ludzi kończyło w alkoholizmie, w samobójstwach, w zniechęceniu. Popularnych ludzi kończyło gdzieś w narkotykach. Ludzie nie umieją żyć na Ziemi, nikt nie umie żyć na Ziemi. Nie ma człowieka, który umie żyć na Ziemi. Jedynym, który potrafił żyć na tej Ziemi, był Jezus Chrystus. I my potrzebujemy Jezusa, żeby żyć na ziemi, ponieważ nie ma między nami żadnego mądrego. Wszyscy zgłupieliśmy i zaczęliśmy wybierać to, co nam szkodzi zamiast to, co nam pomaga. Ile trzeba człowieka odłuczać tego, żeby sobie nie brał tego, co mu szkodzi? Ile? I kiedy człowiek dojdzie do tej dojrzałości, żeby umieć odrzucić złe, a przyjąć dobre? Ile trzeba czasu? Żeby spędzał z Bogiem i patrzył na Boga i uczył się i się od Niego nie oderwał, bo tylko w Chrystusie jest mądrość. Po to Ci jest im niepotrzebny Chrystus, żeby odrzucić zło, przyjąć dobro, bo kiedy staniemy przed Bogiem i zło stanie razem z nami i oskarży nas, że był Chrystus, a myśmy nie wyrzucili tego zła, że był Chrystus, a nie przyjęliśmy dobra. Przyjdzie duch święty, który przekona świat o grzechu, gdyż nie uwierzyli w Jezusa, nie przyjęli Jezusa, nie uznali, że on jest im potrzebny, żeby zmądrzeć. Może dzisiaj chciałbym mówić o mądrości potrzebnej nam, mądrości Jezusa Chrystusa w małżeństwach. Wydawałoby się, że małżeństwo to taka prosta rzecz. Mężczyzna i kobieta biorą ślub. I są mężem i żoną, i żyją sobie. Wydawałoby się prosta rzecz, niech skomplikowana. Chodzą razem do pracy, zarabiają, kupują coś, cieszą się i fajnie jest. To powiedz mi, dlaczego tyle małżeństw jest skłóconych, dlaczego w tylu małżeństwach nie ma Bożego dobra? Skoro byłoby to takie proste i nieskomplikowane, to powinniśmy mieć mnóstwo zadowolonych, szczęśliwych. Małżonków. A jak wygląda rzeczywistość? Trochę inaczej. Dlaczego? Jedyną odpowiedź znam to jest ta: nie ma mądrości Chrystusa. Mądrość ma mężczyzna i mądrość ma kobieta. I te dwie mądrości ze sobą zderzają się, żeby osiągnąć to, co chcą. A więc musi jeden przechytrzyć drugiego, żeby osiągnąć to, co chce. I biorą do tego Biblię. Mają na tyle mądrość, żeby wziąć Biblię i żeby z Biblii poszukać to, co mi pasuje, a co mogę użyć przeciwko drugiemu. Ale mądrzy używają Biblię po to, żeby dogodzić sobie, a drugiemu kazać sobie służyć. To jest mądrość, co? Ale nie Chrystusowa. Nie ma to nic wspólnego z mądrością Chrystusa. I w każdym małżeństwie byłoby dobrze, gdyby obydwoje ludzi wierzyło w Chrystusa i przyjęło Jego mądrość za swoją, Jego sposób, w jaki sposób On mówi, bo On mówi bardzo mądrze. Tylko że w tej mądrości jest prostota, nie ma filozofii. On pokazuje prostą drogę do każdego dobra. Ale żeby to dobro wziąć, to ja muszę zrezygnować ze swojego ja. Bo mądrość Boża przyszła i pokazała nam, że Chrystus umarł za nas, abyśmy my mogli z niego skorzystać, by żyć. To jest mądrość. Jezus mówi: Kto umie już służyć innym, ten jest mądry, bo będzie tam, gdzie ja jestem. A więc mądrością nie jest to, jak wykorzystać drugiego dla swoich celów. Mądrością jest, jak dać się wykorzystać. Dla dobra drugiego. Dziwna to mądrość, ale ona nas zbawiła. Bo chry, gdyby Chrystus nie dał się wykorzystać dla mojego dobra, to ja bym nie miał jak się uratować. Ani ty. Dziwna mądrość, która daje mi możliwość zbawienia i która daje mi lekcję, co ja mam zrobić. Widzimy Adama i Ewę z raju. Wspaniałe małżeństwo. Na pewno się nie kłócili. Ale kiedy opuścili raj... Już było inaczej. Już ich własne dzieci się pokłóciły. Już doszło do zabójstwa. Już się zaczęło zło czynić coraz bardziej. I kiedy prześledzimy Biblię, te wszystkie małżeństwa, one miały wszystkie kłopoty. Albo mąż chciał przechytrzyć żonę, albo żona męża. I mieli swoje własne widzenie i sposób do tego dojścia. A więc wychodzi na to, że po grzechu małżeństwo to jest największe pole próbowania przechytrzenia drugiego. Bo człowiek nie chce zrezygnować ze swego. A więc używa wszystkich metod wszystkich: złość, litość, plotka, wszelkie możliwe rzeczy, żeby dotrzeć do swojego celu. I używa każdy, każdy sposób. Jedynie Chrystus przychodzi i daje jedyny prawdziwy sposób. Jedno zaczyna służyć drugiemu. Jedni drugich za wyższych od siebie uznawajcie. Mądrość wydaje się dziwna. Ja mam zrezygnować ze swego, mam oddać całe swoje zadowolenie, żeby zadowolenie miał drugi, ale zwróćcie uwagę, kiedy ten drugi zrobi dokładnie to samo, to w tym momencie już jest dwoje zadowolonych ludzi. Kiedy Chrystus stoi na czele. Wtedy przychodzi pokój do domu, przychodzi miłość wzajemna, przychodzi prawda, przychodzi chęć udzielenia tego, co jest potrzebne. I kiedy patrzymy na mądrość w tej sprawie, okazuje się, że wszystkie te świadectwa wcześniejszych małżeństw nie przydają się na nic. Wszystkie te świadectwa nie przydają się na nic. Rozpoczyna się całkowicie coś nowego. W Chrystusie rozpoczyna się coś całkowicie nowego. Skoro w Chrystusie dowiadujemy się, że stajemy się nowymi ludźmi, a więc nowe też staje się, jakie są relacje między mężem a żoną, w jaki sposób oni do siebie podchodzą. Wszystko staje się nowe. I nie możemy czerpać ze starego, jeśli wszystko stało się nowe. A najlepszą więc rzeczą jest to zobaczyć, co Chrystus mówi na ten temat. Co On chce do nas powiedzieć w sprawie bycia ze sobą razem, w jaki sposób Jezus pokazuje swoje decyzje, jak On pokazuje swoje poddanie Ojcu, swoją uległość. I kiedy my słyszymy Słowo uległość, patrzymy na Chrystusa, co to znaczy uległość. Uległość to jest życie według woli Ojca w niebie. To jest uległość. Jeśli czytamy w Biblii słowo uległość, to rozumiemy nie uległość cielesnemu panowaniu, tylko uległość, woli Ojca, który jest w niebie. I każdą sprawę, każde słowo, które znamy z Biblii w Nowym Testamencie, musimy złączyć z Chrystusem. Wtedy dowiemy się, co to słowo naprawdę znaczy. Jak wyglądają mądre decyzje. Czy napakować swój dom wieloma rzeczami? Czy by, żeby to był prosty dom, czysty, schludny, ale bez straty na, na, na upiększanie, 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 żeby się chwalić przed znajomymi, chodź, sąsiadko, popatrz, jakie piękne mieszkanie mam. Ile za. i bardzo dużo. I wszystko jest tylko po to, żeby się pokazać. Ale Chrystus nie miał takiej mądrości. Chrystus miał prosty dom. Nic specjalnego. Często nie miał gdzie głowy złożyć. Czy to jest mądrość? Żyć w tak prosty sposób? Często człowiek związuje się rzeczami w tak silny sposób, że nie potrafi żyć później bez tego. Stale ta pycha potrzebuje, żeby było lepiej, ta ma więcej, to ja muszę mieć też, u tamtej widziałam to, to u mnie też musi być, ile, ile robót było zrobionych w ten sposób. Bo u tamtej była inaczej zrobione, to trzeba to zniszczyć i zrobić jeszcze tak inaczej, bo tam było tak zrobione, to u mnie też musi być tak zrobione. I to nie jest mądrość. To jest ściganie się z czymś, cały czas z czymś. Podczas gdy, kiedy Chrystus przyszedł, on się nie ścigał z niczym. On czynił wolę Ojca. A więc, kiedy powstaje małżeństwo z dwojga wierzących ludzi, to między nimi mądrość wynika z posłuszeństwa woli Ojca. Wtedy są mądrzy wobec siebie nawzajem. Wtedy patrzą na Jezusa, w jaki sposób Jezus wypełnia wolę Ojca. Jak pokazywał uniżenie i wywyższenie, zaczynają rozumieć powoli coraz bardziej. Swoją pozycję w małżeństwie. I kiedy mężczyzna się dowiaduje o tym, że ma być jak Chrystus, co myśli wtedy mężczyzna? Myśli, że potrzebuje Jezusa ponad wszystko, tak? Jeśli tak postawiona sytuacja, to ja potrzebuję Jezusa. Wtedy mężczyzna zaczyna być mężem modlitwy, mężem czytania Biblii, mężem szukania Pana w każdej sprawie, aby być jak Chrystus. Tak chodził Jezus. Cały czas był przed obliczem ojca. Cały czas ojciec słyszał swego syna wołającego do niego w każdej tej sprawie. Jeśli mam być jak Chrystus, to musimy pojąć, że to już nie jest Jakub, to nie jest Ezaf, to nie jest Abraham. To nie jest Dawid. Nie możemy się wzorować na tych, którzy gdzieś w jakimś momencie swojego życia popełnili grzech, odstąpili od tego, co jest w Chrystusie. A więc staje się, że całkowicie nowa, całkowicie nowa, która ma nas wyrwać z marazmu cielesnego, zmysłowego bycia ze sobą do pozycji czegoś większego, wspanialszego. Chrystus przyniósł nam. Zmianę. We wszystkim zmianę. We wszystkich elementach, każdej sekundzie naszego życia Chrystus przyniósł zmianę po to, żeby nas zbawić, żebyśmy znowuż gdzieś nie zabłądzili, bo można być chrześcijaninem pierwszego sortu, a w małżeństwie nie być. I wtedy Piotr mówi, i twoje modlitwy nie będą wysłuchane przed Bogiem. Wydawałoby się prosta rzecz, a Bóg zamknie niebo. Aż nie uporządkujesz tej sprawy. Dlaczego? Bo małżeństwo według Nowego Testamentu ma być na obraz Chrystusa i Kościoła. I tak jak Chrystus umiłował Kościół, tak mąż ma miłować swoją żonę. Jak umiłował nas, nas Chrystus, położył życie za nas, żeby co zrobić? Zbawić nas. Nie po to, żeby ulepszyć nam warunków, sprawić lepsze perspektywy na życie, zbawić nas z naszych grzechów. A więc jeśli mąż miłuje tak żonę, żeby zbawić ją z wszystkich rzeczy, cech starej kobiety, która szukała swego, chodziła za swoim, jego troską będzie to, jak troską Chrystusa żeby Kościół był święty, czysty i nieskalany. Jego troską też będzie to, żeby jego żona była czysta, święta i nieskalana. I będzie to czynić w taki sposób, jak Chrystus czyni to Kościołowi. Wtedy ten mąż jest mądry. Tak czy nie? Wtedy mądrością Jego jest Chrystus. I kiedy czytamy w Biblii, ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. A więc widzimy, że przynosi Jezus nam wszystko nowe. Jeśli my będziemy próbować gdzieś włożyć coś starego, tam będziemy mieli swoje grzechy. Wszystko nowe się stało, wszystko zmienił. Umarł na krzyżu, myśmy umarli, żeby już nikt z nas nie żył w stary sposób. Czyż to nie jest wspaniałe? Czyż nie jest to uwolnienie nas od starego sposobu pojmowania czegokolwiek i szukania starych wzorców do wspaniałego, nowego życia? To jest zgubienie siebie, jeśli człowiek będzie szukał czegoś w starych rzeczach, żeby przenieść to do nowych. I w ten sposób funkcjonować. Znowuż będzie mąż panował nad żoną, a żona będzie walczyć ze swoim mężem, jak go przechytrzyć. Znowuż będzie branie Biblii w sposób, jak literę, żeby zabić, a nie uratować. Znowuż to nie będzie Chrystus i nie będzie mądrość. To będzie mądrość starego, przebiegłego Adama. To będzie mądrość starej, przebiegłej Ewy, tak czy nie? I będzie tam wojna, czy nie? A Chrystus przyniósł pokój. A więc będzie pokój tam, gdzie Chrystus jako mądrość może władać. Wszystko inaczej. Wszystko inaczej. Wśród chrześcijan jest wszystko inaczej. W świecie nadal jest tak jak było. Ludzie się za mąż wychodzą, żenią, kłócą się, rozwodzą się, biją się, różne rzeczy robią i myślą, że są mądrzy. Kolejne małżeństwo będzie lepiej, kolejne źle. Kolejne, będzie lepiej, kolejne źle, bo to są cały czas ci sami ludzie, którzy szukają dla siebie, żeby zgarnąć coś dla siebie, żeby mieć swoje szczęście z tego drugiego, zabrać z niego dla siebie szczęście i szukają tego szczęścia. A wszyscy żyją w grzechu i każdy szuka dla siebie. Chrystus przyszedł szukać nas, aby dać nam siebie. Znajdź takiego człowieka, nie znajdziesz. Zawsze ma człowiek w sobie. Żeby mieć swoje własne szczęście. Chrystus przyszedł dać Tobie i mnie szczęście. Wszystko nowe! Musimy zniszczyć wszystkie sposoby starego człowieka, który szuka w Biblii potwierdzeń na to, że ma prawo jeszcze żyć. Nowy człowiek szuka mądrości, żeby wykonać wolę Ojca, nie żeby znaleźć dla siebie sposób na życie starego człowieka, a jeszcze znaleźć potwierdzenia, że głupi są ci, którzy w ten sposób używają Biblii, żyjąc w grzechach, szukają w Biblii potwierdzenia, że mają prawo rządzić kimkolwiek innym. Jak można pozwolić człowiekowi pijanemu prowadzić samochód wszędzie, jeśli tylko go złapią, zabiorą mu prawo jazdy? I tak samo grzesznikowi nie da rady, żeby prowadził kogokolwiek, bo na pewno będzie prowadzić w grzech. Sam siebie nie umie ten człowiek prowadzić. Jak niebezpieczni są w niebezpieczeństwie ci, którzy wsiadają do samochodu, którym jest piany kierowca. Ale wiemy, że Pan jest uwalnia od alkoholizmu, od narkomanii, od wielu nałogów, które skrępowały dziś człowieka aby człowiek był wolny. Chwała Bogu, że jest mądrość, która pozwala nam żyć, która pozwala nam patrzeć jak nowi ludzie w Biblii i szukać tych Bożych rozwiązań dla nowego człowieka. Żeby nie szukać wojny i siebie, tylko znaleźć rozwiązanie, jak miłość pokonuje nienawiść, jak dobroć pokonuje zło. To jest mądrość. On przyszedł czym? Jeśli powiemy to w ten sposób, że On przyszedł słabością zniszczyć wszelką potęgę diabła. W tej słabości krzyża On wygrał całą bitwę z diabłem. Kiedy my jesteśmy słabi, wtedy jesteśmy mocni. Kiedy my nie umiemy odpowiedzieć na zło złem, wtedy mamy mądrość, którą jest Chrystus. Tylko wtedy. A więc jak trzeba zgłupieć, żeby zmączyć. Jak trzeba stracić to wszystko, żeby zacząć zyskiwać. Jak trzeba przestać myśleć jak stary Adam i stara Ewa, a zacząć myśleć jak Chrystus. Być myśli Chrystusowej, a nie starego upadłego człowieka. Jak trzeba zobaczyć nowe, wzrastające, rozwijające się chrześcijańskie. Życie dwojga ludzi, kiedy są razem w jednym duchu Chrystusowym. Kiedy przyszli, złączyć się, żeby sobie pomóc, a nie nad sobą panować. A nie walczyć z tym, żeby nie pozwolić panować ponad wszystko. A nie zmierzyć się ze sobą, kto jest silniejszy w małżeństwie. To nie jest Chrystus i Kościół. To nie ma tego obrazu. I kiedy czytamy. Wszędzie w tej Biblii, w Nowym Testamencie, wszędzie znajdujemy nowy, 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 wszystko przeminęło, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Nareszcie ludzie nie muszą ze sobą walczyć, kto jest mądrzejszy. Mamy być mądrzy dzięki Chrystusowi. Nie musimy wykazywać, kto więcej potrafi. Mamy przywilej przyjmować to, co potrafi Chrystus i dzięki temu żyć między sobą w inny sposób. Chwała Bogu, że przyszedł Chrystus, że nie musimy ze sobą toczyć starych bitew, że nie musimy walczyć o swoje racje, że nie musimy udowadniać, że coś potrafimy. Wystarczy, jak przyjmujemy Chrystusa i on to czyni w nas. To jest najpiękniejsze, najspanialsze. Chwała Bogu, że przyszedł Jego Boży Syn i pokazał nam, co to znaczy być mądrym. Co to znaczy ustąpić. Ustąpić woli Ojca. Kiedy tam. Getsemane modlił się: Ojcze, jeśli można inaczej, ale nie moja wola, ale Twoja, niech się stanie. Pokazał nam, co to jest mądrość. Nigdy nie szukajmy starych oręży do walki z kimkolwiek. A kiedy diabeł nam pchaje w ręce, wyrzućmy natychmiast, bo one krzywdzą nas i innych ludzi. Mamy toczyć bój nie ściami krwią, ale z władcami ciemności. A zbroja nasza jest duchowa, niecielesna, zmysłowa, demoniczna. Nie musimy szukać oręża do pokazania komuś, że jest gorszy od nas. Mamy szukać oręża, jak pomóc, kiedy jest gorszy od nas. Jak wyzwolić, nie potępić, nie zniszczyć, nie dołożyć. A więc kiedy tylko doznajemy, że ktoś nam pcha te stare rzeczy, to wyrzućmy to, nie przyjmujmy tego. Nie ma, to nie nasza bitwa, to nie nasz sposób. Kiedy diabeł oskarża braci naszych i siostry, to nie nasza bitwa, to nie nasz oręż. Mam się modlić, mam szukać rozwiązań, a nie przyjmować oskarżeń, potępień, złośliwych nastawień. Często w małżeństwach to jest najgorsza rzecz. Dwoje ludzi, żeby być blisko siebie, chodzą w różnych rozdarciach. Już tak sobie dołożyli, że już nie potrafią ze sobą być. Ucieczka, rozwód. Żadna ucieczka, skoro Bóg uczynił małżeństwo do śmierci. Bez możliwości rozwiązania tego związku. Jedynie śmierć może to rozwiązać. A więc widzimy, patrzymy na decyzje Jezusa, jakie są. Oto ciało dla mnie przygotowałeś, oto idę, aby wypełnić wolę Twoją. To samo jest w małżeństwie. Co ja myślę o małżeństwie? Co mężczyzna myśli, kiedy ma mieć tą kobietę wziąć za żonę? Co ta kobieta myśli, jeśli tego mężczyznę ma mieć za męża? Co oni myślą dzisiaj? Powiedzieć wam, jak mało ludzi myśli jak Chrystus. Jak mało ludzi podchodzi do tej sprawy jak Chrystus do kościoła, aby zbawić, uratować, wesprzeć i pomóc, uczynić to, co najlepsze. Ale chrześcijanie, my wiemy o tym przecież. Że to już nie jest to samo. Bo słowo byle w Panu znaczy, aby byli tego samego ducha, aby chcieli to samo co Chrystus wobec siebie. Stary sposób myślenia jest to straszny sposób myślenia. Dlatego musimy myśleć jak Chrystus i dzięki temu żyć. A więc, kiedy myślimy o decyzjach, patrzymy, jak decyzję Jezus podejmował. Kiedy myślimy o mądrości, patrzymy wszędzie, gdzie Jezus co zrobił, żeby go naśladować. Kiedy myślimy o wierności, patrzymy na Jezusa. Co to znaczy być wiernym do końca? Chociaż wszyscy ludzie stanęliśmy przeciwko Niemu, żeśmy kpili, szydzili z Niego, wymyślaliśmy przeciwko Niemu różne rzeczy. Tamci ludzie to byliśmy my, to było nasze ciało postawione w tamtym czasie. Chpienie, szyderstwo, próba zwiedzenia, oszukania. Nawet uczniowie nie potrafili go zrozumieć, kiedy do nich mówił. A on szedł dalej, żeby nas bawić. Zobacz, jaka, jakie wyzwanie stoi przed nami, chrześcijanami, żeby naśladować Jezusa. Skończmy ze starymi rzeczami, skończmy z tym panoszeniem się starego człowieczeństwa, temu myśleniu o sobie, że jesteś wielkim człowiekiem, gdy komuś się dogryzło, pokazało się swoją wyższość, bo masz język bardziej bystry albo co innego. Skończmy z tym. Niech język nasz uruchomi Chrystus. Niech Boże Słowo wyjdzie z naszych ust, które może ratować, zbawić. A wtedy będziemy widzieć nowy wymiar, w tym, co Bóg ustanowił, nowy wymiar prawdziwy, święty, czysty. Do tego potrzeba dwóch chrześcijan kobiety i mężczyzny, którzy kochają tego samego Chrystusa i w tym samym Chrystusie nadzieję mają i rozumieją, kim są w Chrystusie, że są zbawieni od zła tego świata, aby czynić dobro sobie nawzajem i wszystkim innym, aby razem teraz wzmocnić się w tej służbie dla Pana. I kiedy tylko Nowy Testament zobaczysz, i zobaczysz tych ludzi, tam spotkasz ich razem. Apostołowie z żonami służą Panu. Aquila, Prystylla służą Panu. Oni służą razem Panu. Ten dom jest zdobyty dla Chrystusa. To jest nowy dom. Ich życie jest złożone u stóp tego, który panuje nad nimi. I są szczęśliwi. I Paweł później wymienia, kiedy czytasz list do Rzymian, widzisz tam mężczyzn i kobiety, o których Paweł mówi: Oni służą kościołowi, oni czynią to, co jest potrzebne i dobre. Oni wydali dobry owoc mądrości Chrystusa w swoim życiu. Oni wybrali Chrystusa, a nie swoje ja. I dlatego stali się sługami w kościele, i Paweł ich wywyższa, bo wywyższa w nich Chrystusa. Piękne! I dziękuję Bogu, że posłał mi Jezusa i Tobie. Posłał światło z nieba, żebym nie chodził ze szczurami i myszami i innymi jakimiś rzeczami, tylko żebym chodził ze świętym Bogiem. Bo w ciemnościach te wszystkie paskudztwo się ukryje, ale w światłości nie. Wtedy odkrywa Bóg nam, co to jest małżeństwo Nowego Testamentu? Co to jest czystość, świętość, nieskalaność? Co to znaczy głową Chrystusa Bóg? Głową męża Chrystus, a głową żony mąż. Co to znaczy? Nowotestamentowi ludzie, co to znaczy? Dla Starego Człowieka wiecie, co to znaczy. Usuwa swoją głowę Chrystusa, bo przecież Chrystus nie będzie nad nim panować. Ale za to jest głową dla kobiety, bo On chce panować. Ona ma robić natychmiast to, co On jej każe. Ale gdyby tak Chrystus podchodził do każdego z nas, co by było? Jakby wyglądał Kościół? byśmy tak samo jak w świecie walczyli z Chrystusem, kombinowali jak Go przechytrzyć. I tak właśnie się dzieje z ludźmi, którzy nie rozumieją, co to znaczy być małżonką Chrystusa. Myślą jak po staremu, przechytrzyć Go, zrobić grzech i myśleć, że On nie widzi. Różne inne głupie rzeczy robić. Pamiętajmy, nowotestamentowe małżeństwo niczym nie przypomina małżeństw sprzed Śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. I tak jak w codziennym doświadczeniu kościoła, kościół przeżywa oczyszczenie, tak samo małżeństwo oczyszcza się. Ono służy Bogu, ono jest miejscem, gdzie Pan może przychodzić, gdzie mogą się dzieci wychowywać w miłości i sprawiedliwości Bożej. To jest małżeństwo. Nowego Testamentu, bo ono ma pokazywać Chrystusa i Kościół, tak samo jak miłość między nami, wierzącymi, ma pokazywać, że Chrystus tu był, tak samo małżeństwo ma pokazywać, że Chrystus przyjdzie po Kościół. W jakiej trosce będziesz, w jakim nastawieniu serca, kiedy wiesz, co to ma znaczyć, inaczej podchodzisz do wszystkiego. Kiedy nawet Piotr, Pokazuje Abrahama i Sarę, i Sara, która nazywa Abrahama Panem. Pokazuje uległość wewnętrznego, doskonałego człowieka. Pokazuje też i Abrahama. Jeśli będziesz źle tego używać, to Bóg nie przyjmie Twoich modlitw. Piękna rzecz, do której podeszliśmy. Wspaniała rzecz. Zawsze w rękach Chrystusa wszystko pięknieje, się mnoży. Zobaczcie, że jest tam pięć tysięcy ludzi i, i oni są wszyscy głodni. I, I to ciekawe, że ten chłopczyk miał te dwa chlebki i te pięć rybek. I że uczniowie wiedzieli, że on to ma. Ten chłopczyk przyszedł z tym jedzeniem. Co to jest tam? Te chleby nie były takie wielkie, jak my dzisiaj mamy. Jakieś placuszki i dwie rybki. Ale on to miał. I to było jego. To było jego jedzenie. On był głodny, ten chłopczyk. Ale przyszli uczniowie i mu powiedzieli: Pan Jezus, to chce, żebyś to dał. I on to dał Jezusowi. I sam się najadł, i inni się najedli. Jeśli my oddajemy siebie Jezusowi, to inni skorzystają, my, piersi, i inni też skorzystają z tego. Jeśli my dajemy siebie Jezusowi, jako mąż czy żona, to my piersi korzystamy, ale także i współmałżonek korzysta z tego, i dzieci z tego jeszcze korzystają. Piękne jest to. Wszystko nowe, wszystko inaczej, wszystko inaczej. Nic nie może być po staremu, wszystko inaczej. Inne podejście, inne działanie, wszystko jest w innym duchu. Nie ciało tu już kieruje, ale duch Boży kieruje, aby był Bóg uwielbiony, aby był Bóg wywyższony, aby była chwała Bogu oddana. Jest ustalony porządek, wiadomo w zgromadzeniach, że nie wolno kobiecie przemawiać ani nauczać, ale sprawa męża i żony jest sprawą. Kościół Chrystus. I w tej sprawie musimy umieć być razem, być na tych świętych, wspaniałych warunkach, czynić sobie dobro. Boże dobro. Dla mnie, dla Ciebie to jest bardzo ważne. Spójrzmy, jak Chrystus traktował kobiety. To był pierwszy mężczyzna, który traktował kobiety inaczej niż wszyscy mężczyźni przed nim. Wielu się dziwi, kiedy tą kobietę cudzołożną przyprowadzono. Dlaczego Jezus w ogóle nie, po, nie spytał się, dlaczego tego mężczyzny nie przyprowadzono również? I kiedy chcieli, żeby Jezus wyraził zgodę, żeby ją ukamienować, Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamieniem. A później do tej kobiety powiedział, nikt ci nie potępił? Ja cię nie potępiam idź i nie grzesz więcej. Zobaczcie, zobaczcie ile z domów publicznych, ile mężczyzn chodzi, patrzy po różnych rzeczach, żeby oglądać kobiety, a Pan Jezus mówi nie grzesz więcej, a więc nigdy nie rób tego, co ci grzeszni mężczyźni chcieliby od ciebie otrzymać, tak? Tak mówi Jezus, to jest pierwszy mężczyzna, który nie chce wykorzystywać żadnej kobiety, chce, żeby ona była kobietą w pełnym Bożym wydaniu. Pierwszy mężczyzna Wspaniały i pokazuje, co to znaczy być mężczyzną, i jak traktować kobiety, w jaki sposób podchodzić do niej, jak uczyć je, że nie tak jak według ciała, ale według Boga mamy żyć na tej Ziemi. To jest mądrość. Chcę w tej mądrości żyć. Chcę przejść przez te ziemskie przeciwności, chodząc dzięki Chrystusowi. Bo wtedy dojdę do wieczności i będę całą wieczność z Bogiem, który mnie stworzył i który posłał mi Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Będę wolny od mojego ciała, które niezbyt dobrze znosi świętość, służbę, uniżenie, przebaczanie niezbyt dobrze znosi. Ale kiedyś będę wolny od tego, co niezbyt dobrze znosi dostanę ciało, które wszystko znosi bardzo dobrze. Chwała Bogu. Chcę tam dojść i już skończyć z tym swoim, które diabeł jeszcze próbuje używać, żeby przeszkadzać mi, kochać Jezusa, przebaczać, czynić dobro wszystkim nad drogą. A więc widzimy podejście Jezusa do kobiet. Zobaczcie, ile kobiet chodziło za Jezusem. Dlaczego chodziły? Dlatego, że były bezpieczne przy nim. Wiedziały, że on je miłuje miłością Bożą, czystą. Nieskalano. Wiele skorzystały przy Nim. Zobaczcie, że one były też przy grobie, kiedy Jezus się ukazał. One poszły też do apostołów powiedzieć Chrystus zmartwychwstał. Widziałyśmy Go. Ludzie, to jest coś najpiękniejszego. Nie ma już walki mężczyzna, kobieta. Nie ma walki o cielesne prymaty. To się skończyło na krzyżu. Umarliśmy wszyscy, aby rozpocząć prawdziwe bycie ze sobą. Jesteśmy w tych ciałach, męskich, żeńskich. Mamy doświadczenie i z powodu tego, jeszcze są pewne ograniczenia, których nie będzie wieczności. Ale te ograniczenia to nie mają być Możliwości, żeby panować jeden na drugim, rządzić, władać, zniewalać i cokolwiek robić, oszukiwać, kłamać, podchodzić. Mówiliśmy tutaj, bo słyszeliśmy o prostej drodze. To są proste drogi do siebie nawzajem. Nie potrzeba krętactwa, żeby osiągać coś wobec siebie nawzajem. Mam prostą drogą docierać jeden do drugiego. Szczerość to jest prosta droga. Chytrość, przebiegłość, kombinowanie, to już jest skręta droga, Czyli Jedno zasłania, drugie jakby pokazuje, próbuje, jak oszukać człowieka, żeby człowiek zgodził się na coś. Albo nie zgodził się na coś. Powiem wam, że brak stosowania mądrości, którą jest Chrystus, prowadzi do tego, że małżeństwo zamienia się w tragedię. Nie wiem, na ile dzisiaj głębiej pójdzie, może nie. Ale chodzi głównie o to, żebyśmy jeszcze bardziej zobaczyli, tu nie chodzi o to, żeby ktoś z kimś walczył. Powiem może w ten sposób, ja się urodziłem mężczyzną, nie miałem żadnego wpływu na to, że się urodziłem mężczyzną. Ty miałeś? No nikt z nas nie miał wpływu, że się urodziliśmy mężczyznami. A, a kobiety, siostry miały wpływ na to, że się urodziły kobietami? No nie, no, nikt z nas nie miał wpływu na to, żadnego. A więc dlaczego się mamy pysznić z tego, na co nie mieliśmy wpływu? Skoro Bóg tak postanowił, żebyśmy się urodzili jedni mężczyznami, drugi kobietami, to po to, żeby dać nam w tych ciałach poznać Jezusa w taki sposób, jaki chce ojciec w niebie. Uczmy się Jego w sposób najpełniejszy, najwspanialszy, najkosztowniejszy. Uczmy się Jego we wzajemnych, czystych relacjach. Uczmy się Jego poprzez oczyszczenie z grzechów naszych. Żebyśmy nie chodzili w grzechach, czy to mężczyźni, czy kobiety. Żebyśmy chodzili w czystości, żeby nawzajem sobie dawać to, co piękne, co święte, co wspaniałe. Radość, nadzieję, pewność, że idziemy w dobrym kierunku i mądrość Boża prowadzi nas prawidłowo. A więc widzimy i mężczyzn przy Jezusie, i kobiety. I w kościele również znajdujemy, kiedy Duch Boży wstępuje na kościół. Tam są mężczyźni, kobiety, młodzieńcy, starcy. Cała, cała, cała perspektywa wiekowa ciała. I Duch Święty wstępuje i zaczyna się Kościół poruszać w sposób piękny, wspaniały. Pamiętajmy jedną rzecz. Apostoł Paweł powiedział tak, gdyby do was przyszedł ktoś i głosił wam inną Ewangelię niż myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. To zobacz teraz w tym momencie, jeśli do domów między małżonków wnosi się inną Ewangelię niż głosi Słowo Boże, ten, który to wnosi, jest przeklęty. Przynośmy radosną nowinę w każde miejsce, bo radosna nowina jest do każdego miejsca. Czy jesteśmy w pracy, czy w domu, wszędzie. To jest radosna nowina dla nas. Ewangelia, zbawienna wiadomość dla mnie i dla Ciebie o życiu w Chrystusie Jezusie, które uratowało nas od starego szukania własnego ja i dopominania się o swoje prawa. Umarłem i koniec. Prawa moje skończyły się w krzyżu. Teraz mam dzięki Bogu prawo żyć w mądrości Chrystusa, żeby szukać Twojego dobra, nie zła. Żeby dążyć do tego, co Ci pomoże, a nie zaszkodzi. Nowe prawo. Wszędzie. W jednym duchu. Duchu zbawienia. Duchu prawdy. Jak rozwiązać problemy, które już się wydarzyły? Jezus jako mądrość pokazuje. Idź i przestań krzeszyć. Oczyść. I przestań już to robić. Tego musimy się uczyć. W tym świecie brudu zajaśniało światło czystości. Chodźmy w świetle czystości Chrystusa. Nie traćmy czasu. Nie traćmy czasu na stare rzeczy. Nie traćmy. Naprawdę, te stare wszystkie rzeczy, co to przecież. Możemy sobie uczynić wiele dobra, kiedy jesteśmy wolnymi ludźmi, a kiedy jesteśmy ograniczeni starymi prawami, to my musimy grać jak zawsze coś tam. Musimy coś robić, bo musimy, musimy takimi być. Mamy być jak Chrystus. To jest najpiękniejsze. I kiedy widzę, co Chrystus robi w tym i w tym momencie, widzę, że przyszedł uczynić nam dobro, nie zło. Nie, rozumiecie, nie zniszczyć nas, tylko uratować nas od naszego ja. Dobrze jest się uczyć od Chrystusa i zobaczyć, jak Chrystus idzie ze swoim Kościołem. W jaki sposób Chrystus pracuje nad swoim Kościołem. To jest piękne. Możemy nareszcie odpocząć od tej cielesnej wojny. Nareszcie odpocząć. Ale musimy odpocząć, bo jeśli dwoje chrześcijan wyznaje wiarę w Jezusa, to obydwoje odpoczęli w Chrystusie od czego? Od czego? Od wszystkich swoich dzieł. Odpoczęli. Nie muszą walczyć ze sobą już. Odłożyli wszystkie te oręże diabelskie i mają czyste ręce, żeby ze sobą być. Chwała Bogu! Piękne! To jest agape, to jest uczta, po to przyszedł Chrystus. Tu w głowie naszej musimy w duchu umysłu być zmienieni, żeby, rozumiecie, żyć w Nowym Testamencie, w nowy sposób, tak jak uczy Chrystus. Dlatego przyjmujemy tę mądrość, i z niej chcemy korzystać. Jeśli widzimy mądrego mężczyznę, chwała Bogu. Mądrą kobietę, chwała Bogu. Jeśli widzimy głupiego mężczyznę, nie chwała Bogu. Głupią kobietę, nie chwała Bogu. Muszą zmądrzeć. Muszą nauczyć się naśladować Jezusa. Muszą stać się mądrzy. aby czynić dobro, a nie zło. Niech Bóg pomoże Tobie i mi. Nowy testament, nowe przymierze. Nowe prawo wpisane w serce nasze, piękne. Tu jest walka, tu się toczy bitwa. Diabeł nie chce, żebyśmy żyli w nowy sposób, a więc próbuje cały czas zarzucać nas starymi rzeczami i próbuje nas irytować starymi rzeczami. Pamiętaj, oskarżyciel braci szaleje, wie, że czasu ma niewiele. Będzie ci pokazywać każdego drugiego w najgorszych barwach, w najgorszym świetle, bo on chce zniszczyć, a tym bardziej współmałżonków. Zawsze ten drugi będzie bardzo zły. Zawsze coś tam się złego znajdzie. Ale posłuchaj Jezusa. Zobaczysz, co on ci powie. Ty byłeś gorszy, a ja przyszedłem cię uratować. Zobacz, jak ja cię ratuję. Rób to samo w mniejszym wymiarze. A gdy ucierpisz, poznasz moje cierpienie. Wtedy jeszcze bardziej wzrośnie. Mądrość naraża nas na niebezpieczeństwo, ale w tym niebezpieczeństwie jest wzrost, jest rozwój. Bo wtedy my ucierpimy, ale tak naprawdę te cierpienia dają nam rozwój, wzrost. Kiedy cierpimy z powodu Chrystusa, jacy jesteśmy? Szczęśliwi, bo Duch Chwały spoczywa na nas. Prosta prawda. Będziemy mówić o Nowym Testamencie z nowymi ludźmi. Stary tego nie zrozumie. Nowy człowiek wie, że to jest piękne, bo przyszedł Chrystus. Nowy człowiek wie, że nie żyjemy już my, lecz żyje w nas Chrystus. Nowy człowiek wie, że żyjący Chrystus nie będzie krzywdził nikogo. On nie przyszedł zatracać, przyszedł ratować. Usuńmy nas w krzyżu. Tam pilnujmy, żebyśmy byli na krzyżu z Chrystusem ukrzyżowani. Tego pilnujmy każdy z nas. A on będzie pilnował, żeby przez nas jego życie było widoczne w innych. Niech Bóg daje ci to, co najlepsze. Niech on wyda świadectwo, że jesteś nowotestamentowym człowiekiem i że w tobie pracuje Boży Duch i że Chrystus jest twoją mądrością. Że dzisiaj panuje w nas jeden władca Jezus Chrystus, który przyszedł z woli Ojca, aby dokładnie. Uczynić to, co jest miłe Ojcu w nas, dzieciach Bożych. Dlatego zawsze mówię tak: jeżeli chrześcijanie i chrześcijanka, ludzie, którzy zostali ochrzczeni w Jezusa Chrystusa i dostali nowe życie, biorą ślub, to powiem wam, że najpierw byli sobie bratem i siostrą. I tego trzeba bardzo zawsze pilnować. Trzeba być sobie bratem i siostrą dalej. A przy tym jeszcze małżonkami. Kiedy to jest w pełni wszystko, oddaję chwałę Jezusowi. Wspaniały Chrystus, cieszę się, że przyszedł, że zabrał mi moje panowanie, żeby dać mi swoje, że zabrał mi moją ochotę, żeby kimś władać, żeby on władał mną. Amen.